Witam Państwa. Dzisiejsze wydanie magazynu Liga Max. Za nami czwarta kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Sporo się działo. O tym, co się działo właśnie w tej serii pojedynków, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim zawodnik Gwardii Koszalin, Adrian Hartleb. Witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No, trzeba powiedzieć, że chyba w nie najlepszych nastrojach po tej czwartej kolejce Gwardia Koszalin zespół wasz grał z Mieszkiem Gniezno. Rywalizacja, trzeba powiedzieć, pechowa. No owszem, pechowa. Wygrywa, można tak powiedzieć, lepszy, no ale dwukrotnie prowadziliście w tym spotkaniu, jednak nie udało się otrzymać wyniku. No zgadza się, tak. Na pewno w humorach jesteśmy nie najlepszych. Tym bardziej, że straciliśmy 4 bramki na swoim boisku, co w moim odczuciu no, zdarzyć się nie powinno. Natomiast co? No, składa się na to, myślę, że nasza słaba gra w tym meczu, tak? Bo ja nie uważam, że Mieszko jakoś tam grał fantastycznie. Myślę, że zawsze jest tak, że gra się na tyle, na ile przeciwnik pozwala i po prostu w tym meczu na zbyt wiele drużynie z Gniezna pozwoliliśmy, tak? No bo bramki, które strzelali, wynikały z naszych prostych, indywidualnych błędów i nie ma co się okłamywać, no chcąc grać o jakieś tam powiedzmy no cele górnej połowy tabeli na przykład, tak? No to takich błędów popełniać nie możemy. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że niezależnie od wieku, w którym się znajdujemy, tak, bo mamy trochę teraz młodzieży, no to gramy w klubie, jakim jest Gwardia Koszalin, a tutaj no tego rodzaju dyspozycja i tego rodzaju błędy po prostu nie przystoją. Co do sytuacji w tym meczu, od drugiej minuty prowadzicie 1-0 i w zasadzie na tyle można powiedzieć, jeżeli chodzi o pierwszą część meczu. W drugiej części strzelacie bramkę na 2-1, chwilę później mogła być sytuacja na 3-1 i też de facto można powiedzieć, że na tym kończy się gra ofensywna Gwardii Koszalin w tym spotkaniu. Tego właśnie brakowało, jakiegoś takiego wyjścia do przodu. W defensywie owszem, w obronie trzeba pracować, no ale też i Mieszko miał tutaj sporo sytuacji na to, żeby wygrać i to nawet wyżej niż ten wynik. No gdyby nie twoje liczne interwencje w pierwszej części, to to 1-1 na pewno by się tak nie zakończyła pierwsza część. No zgadza się, tak. Natomiast no, jakieś tam indywidualne popisy mają sens i jakby no, sprawiają radość wtedy, kiedy dają punkty, tak? No dzisiaj można sobie mówić tam o różnych jakichś fajnych zachowaniach poszczególnych zawodników, ale w efekcie nie dało to punktów, więc no, jedynie na jakiejś tam wartości artystycznej można poprzestać, tak? Natomiast cóż, no, brakowało w moim odczuciu też trochę utrzymania, tak? Trochę takiego spokoju, no, po strzelaniu bramki jednej czy drugiej, no, należało trochę uspokoić grę, należało trochę tą piłkę przytrzymać i w moim odczuciu tego brakowało, tak? No bo po każdej z tych bramek Mieszka automatycznie przejmowało inicjatywę, stwarzało sytuację i no, gdzieś tam w powietrzu wisiało najpierw wyrównanie jedno, potem drugie, tak? No, a w efekcie jak już wyrównali na 2-2, no to po prostu utrzymywali tą grę dalej i strzelili trzecią i czwartą bramkę. No tak jak mówię, no my na pewno nie możemy sobie pozwolić na ten poziom grania, tak? I na pozwolenie drużynie przeciwnej na stworzenie tylu sytuacji i strzelenie tylu bramek. I to nie podlega żadnej wątpliwości. Myślę, że tu tak trochę utartego sloganu użyję, że no po prostu wyciągniemy z tego wnioski, bo innego wyjścia nie ma. Zobaczymy, czy zespół wyciągnie wnioski w najbliższym spotkaniu, ale najpierw zobaczmy, jak to wyglądało w czwartej kolejce. Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z Mieszkiem Gniezno. Skróty z tego spotkania przed nami. W czwartej kolejce spotkań Gwardia Koszalin stroje czerwone mierzyła się na własnym boisku z ekipą Mieszka Gniezno. Obie ekipy sąsiadowały ze sobą w tabeli. Rozpoczynamy rywalizację od akcji w wykonaniu gwardzistów. Piłka trafia do Michała Schuberta, ten uderza i jest gol na 1-0. Gwardziści prowadzili od drugiej minuty. Mieszko rzucił się do odrabiania strat. Goście w ataku, rykoszet broni z największym trudem. Adrian Hartleb paruje piłkę na poprzeczkę. Kolejna świetna okazja Mieszka, broni Hartleb, dobitka i tym razem strzał niecelny. Nadal w ataku zespół gości, Bartosz Maciąg fauluje rywala w polu karnym, sędzia dyktuje rzut karny dla drużyny przyjezdnej. Do jedenastki podchodzi Tomasz Bzdęga i trafia na 1-1. Nadal trwał napór zespołu przyjezdnego, tym razem uderzenie nad bramką.
Goście w ataku. Rzut wolny. Dośrodkowanie w pole karne. Z największym trudem broni Adrian Hartleb. Kolejny stały fragment gry dla Mieszka Gniezno i tym razem na posterunku Adrian Hartleb. W końcówce pierwszej części meczu rzut wolny dla Gwardii, Bułka dośrodkowanie w pole karne, z piłką minęli się i Drzewiecki, i Wojciechowski. Na początku drugiej części inicjatywa była po stronie gwardzistów. Bułka do Przyborowskiego, ten do Drzewieckiego i bramka na 2-1. Dominik Drzewiecki zdobywa bramkę dającą prowadzenie drużynie koszalińskiej. Była to 52. minuta spotkania. Szansa na kolejnego gola. Dominik Drzewiecki przegrywa jednak sytuację sam na sam z bramkarzem Mieszka. Rzut wolny dla Gwardii. Rafał Majtyka dośrodkowuje. Drzewiecki uderza głową, jednak niecelnie. Rzut wolny dla drużyny Mieszka. Dośrodkowanie w pole karne, a tam Tomasz Bzdęga zdobywa bramkę na 2-2. Była to 64. minuta spotkania. Nie koniec popisów w tym meczu Tomasza Bzdęgi. Efektowna akcja tego zawodnika i gol na 3-2 w 72. minucie. Błędy defensywy i gwardzistów dobija Gracjan Goździk. Bramka na 4-2 i to w 73. minucie. Gwardziści starali się zmniejszyć dystans. Tutaj uderza Michał Schubert, jednak strzał niecelny. Groźni również byli gracze Mieszka, tym razem na posterunku Adrian Hartleb. Kolejny atak gwardzistów. Norbert Dondera dośrodkowuje. Michał Schubert nie trafia w światło bramki. Jeszcze na zakończenie spotkania Michał Schubert z dystansu. Jednak tym strzałem nie mógł zagrozić bramce Mieszka. Ostatecznie Mieszko Gniezno wygrywa z Gwardią Koszalin 4-2. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się wygrać i zdobyć 3 punkty. Oczywiście nie przyszło nam to łatwo, bo wychodziliśmy 2 razy z opresji, bo przegrywaliśmy od razu w pierwszej minucie 1-0. W drugiej połowie też popełniliśmy błąd, który zakończył się bramką, ale brawa dla całej drużyny za nieustępliwość, kreowanie sytuacji i wykorzystywanie ich. Staramy się tak od dłuższego czasu już grać. Teraz to nam zaczyna pomału wychodzić i jesteśmy oczywiście zadowoleni. Cały zespół zapracował na to zwycięstwo i wielkie słowa uznania dla zawodników za to, że nie spuścili głów po straconych bramkach, tylko szybko się oczęsnęliśmy i staraliśmy się zdobywać i grać swoje. Jak na co dzień się zdarza, że zawodnicy na 3 bramki? No, na pewno jest to bardzo dobry występ naszego Tomka. To jest bardzo doświadczony zawodnik, który już z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadł. Cały czas czekaliśmy na jego takie bardzo dobrą grę i doczekaliśmy się. Ale oczywiście pozostała część drużyny, która w ofensywie kreowała grę, ułatwiła mu to zadanie. I tutaj Tomasz jest naszą centralną postacią, która prowadzi grę i obyśmy tak dalej funkcjonowali. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że dzisiaj to nie był nasz dzień. Nasz mecz w wykonaniu zawodników Gwardii, mimo tego, że dwukrotnie udawało nam się wyjść na prowadzenie, to jednak gdzieś te bramki dla Mieszka wisiały w powietrzu. I za każdym razem mam wrażenie, że nawet prosiliśmy się o to, żeby te bramki wyrównujące, a potem już decydujące o zwycięstwie padały. Złożyło się na to chyba zbyt wiele błędów dzisiaj. Gdzieś też jakby Mieszko dzisiaj dużo biegał, dużo takich cech wolicjonalnych zostawił na boisku nam. Myślę, że tego zabrakło. Nie zawsze byliśmy w stanie odpowiedzieć tym samym. No i w związku z tym brały się też z tego sytuacje. Potem wzięły się również bramki. Mam też uwagi do zespołu, że tak jak powiedziałem wcześniej, mimo tego, że prowadzimy 2 razy u siebie, nie potrafimy tego wyniku utrzymać, nie potrafimy odpowiedzieć taką zadziornością i agresywnością na te wszystkie ataki, które Mieszko wykonywał.
No jedyny plus tego meczu, że dzisiaj kolejni młodzi ludzie zadebiutowali, tak? Bo była to grupa chyba w pewnym momencie chyba pięciu nawet młodzieżowców, nawet juniorów, nie młodzieżowców, także kolejny Kowalewski, Szygenda, Wasilewski, także to na pewno cieszy, jest ta młoda gwardia, która gdzieś nadciąga, myślę, że potrzebuje ogrania i to taki jedyny pozytyw chyba dzisiaj. Będziesz po zdobytej bramce w pierwszej minucie w zasadzie komfortowa sytuacja, później ta pierwsza połowa, tutaj zespół kompletnie przeżył to mecz. Praktycznie wszystkie wydarzenia w tej pierwszej części zdominował już. No tak, bo to jest, zawsze boję się bramek zdobywanych w pierwszych minutach meczu, ponieważ jak wychodzimy z szatni, jesteśmy naładowani, jesteśmy tacy umotywowani i nagle pada bramka, bo to bodajże była druga, trzecia minuta. Druga minuta i to tak jakby, co dla niektórych mecz ja już jakby skończył, tak? No, przyjechał Mieszko, w drugiej minucie pasnęliśmy mu bramkę, no to co to jest? Gdzieś tam może ta mobilizacja, motywacja spadła i oddaliśmy, można powiedzieć, pole gry i to takim dużym stopniu, tak? Bo tych sytuacji było masę. Założenia nasze były takie, żeby unikać stałych fragmentów gry, a nie wiem, naliczyłem naście chyba stałych fragmentów gry i jakby ta bramka, jak mówiłem wcześniej, wisiała w powietrzu. Gdzieś tam błąd przy przykryciu, niepotrzebny fał w polu karnym. I to wszystko napędzało. Jak tych rzutów wolnych jest, nie wiem, 15-20, to nie ma możliwości, któryś musi paść. Nie pracowaliśmy zbyt dobrze w defensywie. Zamiast odbierać piłkę zgodnie z przepisami, staraliśmy się to przerywać faulem. No i to spowodowało, że Mieszko tych sytuacji miał dosyć sporo. Co do spotkania, jeszcze parę słów na ten temat. Mieszko, zespół, który przed tą kolejką miał jeden punkt więcej od was, ale zespół, który nie przegrał dotychczas spotkania w lidze, miał na swoim koncie dwa remisy i zwycięstwo. Mieszko bardzo agresywnie wracał do gry. Trzeba powiedzieć, że ta drużyna tutaj w Koszalinie pokazała charakter. Znaczy ja myślę, że tak, Mieszko to taka statystyka, tak? No, łącząc te mecze, których nie przegrali w trzeciej lidze, łącznie nie przegrali 49 meczu z rzędu, tak? No, to niezależnie od tego, w jakiej lidze drużyna występuje, no to jest to jakiś wyczyn, tak? Więc to taka ciekawostka, która no, nie usprawiedliwia oczywiście wyników w Koszalinie, tak? No, była to drużyna nastawiona agresywnie, gdzieś tam sfokusowana na to, żeby tu wygrać i tego dokonała, tak? No, trochę boli, tak jak mówię, to, że my nie byliśmy w stanie się temu przeciwstawić, tak? I tego typu sytuacje na pewno nie powinny mieć miejsca. Też trzeba podkreślić tutaj jedną rzecz. Wy strzelacie bramkę pierwszą z gry, drugą z gry. Tutaj pierwszy rzut karny dla Mieszka, druga bramka strzelona ze stałego fragmentu gry po rzucie wolnym. Także też pod tym względem też no, kilka błędów defensywa tutaj zawaliła. Znaczy tak, natomiast ja uważam, że tutaj no, gra defensywna zespołu, tak bym to określił, tak? No bo przy stałych fragmentach gry zakryciu odpowiadają nie tylko obrońcy, ale też pomocnicy i napastnicy, więc tak, no karny, no tak okej, tak, gwizdnięty, natomiast ja odnosiłem wrażenie trochę, że drużyna Mieszka była agresywna, szczególnie jeśli chodzi o poczynania sędziego, tak, bo dolatywali do niego po każdej gdzieś tam decyzji. Nie chcę użyć sformułowania, że sędzia nam tu przegrał mecz, bo to jest oczywiście nieprawda, tak, natomiast myślę, że było widać z boiska to, że ta presja wywierana przez zawodników z Gniezna na sędziego przynosiła efekty, bo no gwizdał różnego rodzaju takie sporne sytuacje gdzieś tam w ich stronę, ale tak jak mówię, no nie jest to absolutnie, nie były to decyzje wypaczające wynik meczu i gdzieś tam my te stracone bramki na pewno musimy przeanalizować i po prostu wyciągnąć z nich wnioski. Natomiast to, mówię tutaj, stałe fragmenty, no to jest ważny element piłki dzisiaj i na pewno krycie przy nich również musimy poprawić. Zobaczmy, jak wyglądała cała czwarta kolejka spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników czwartej kolejki spotkań. Gwardia przegrywa z Mieszkiem 2-4. Pogoń 2-6 remisuje starcie z Bałtykiem Koszalin 2-2. Górnik Konin przegrywa z Radunią Stężyca 1-2. Polonia Środa Wielkopolska przegrywa z KP Starogard Gdański 0-1. Kotwica Kołobrzeg wygrała na wyjeździe z Wieżycą Pelplin 2-1. Chemik Bydgoszcz przegrywa z Bałtykiem Gdynia 1-3. Remis w starciu Świtu Szczecin z Wdą Świecie 2-2. Remis także w starciu Lecha 2 Poznań z Sokołem Kleczew 1-1. Włókien Szkalisz wygrywa na wyjeździe z Jarotą Jarocin 1-0.
tabeli prowadzi Radunia Stężyca z dorobkiem 12 punktów, 10 ma KP Starogard Gdański. 9 Kotwica Kołobrzeg, trzecia lokata. Na czwartym miejscu Mieszko Gniezno, 8 punktów, 7 ma Bałtyk Gdynia, 6 Świt Szczecin, po 5 Lech 2 Poznań, w Daświecie i Włókniarz Kalisz. Dolna część tabeli, Jarota ma 5 punktów, tyle samo Sokół Kleczew, 4 punkty Polonii Środa Wielkopolska, tyle samo ma Wieżyca Pelplin, Gwardia Koszalin, 3 punkty Chemika Bydgoszcz, 2 Bałtyku Koszalin, po jednym mają Pogoń 2 Szczecin i Górnik Konin. Program piątej kolejki, Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Chemikiem Bydgoszcz, KP Starogard Gdański podejmuje Gwardię Koszalin, Radunia Stężyca zmierzy się z Wieżycą Pelplin, Kotwica Kołobrzeg podejmuje Świt Szczecin, Mieszko Gniezno podejmuje Pogoń 2 Szczecin, Bałtyk Gdynia zmierzy się z Górnikiem Konin, Włókniarz Kalisz podejmuje Lecha 2 Poznań, w Daświecie zmierzy się z Jarotą Jarocin, Sokół Kleczew podejmuje Polonię Środa Wielkopolska. Co do wyników z poprzedniej kolejki, Bałtyk Koszalin chyba największy pechowiec w ostatnich dwóch kolejkach. Z wami remisuje w ostatniej akcji meczu. Teraz w Szczecinie kolejny remis i kolejny 2-2 i kolejny raz tracą bramkę w 94 minucie. No, myślę, że mogą mówić troszkę o pechu. Natomiast takie piłkarskie pożegadło mówi, że gra się tyle 90 minut plus tyle reduj, czyli sędzia, więc krótko powiedziawszy, no jeśli się zawodnicy Pogoni wyrobili w tym czasie i strzeli bramkę, to jest wszystko okej. No szkoda, wiadomo, chłopaków, tak? No bo gdzieś tam w dwóch meczach zamiast 6 punktów dopisują 2. Natomiast wracając jeszcze do meczu z nami, to taki paradoks, bo nie są zadowoleni z remisu i oni, i my, tak? No bo my gdzieś też mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy karnego, myślę, że inaczej by się ten mecz ułożył, jakbyśmy tego karnego strzelili. No wiadomo, wyrównując w takich okolicznościach, no to też nie można mieć pretensji o ten remis, także myślę, że na tym trzeba poprzestać, że po prostu te derby zostały nierozstrzygnięte i ta rywalizacja o prymat w mieście została przeniesiona na wiosnę. Kotwica Kołobrzeg wygrywa trzeci mecz w tym sezonie, pierwszy na wyjeździe i też pokazuje, że będzie tutaj liczyć się w walce o tą ligową czołówkę. Znaczy ja myślę, że nie ma innego wyjścia, tak? Biorąc pod uwagę obecny poziom zawodników, który tam przyjechał, obecny poziom drużyny i oczekiwania wobec tej drużyny, no to Kotwica nie ma innego wyjścia, tylko po prostu wygrywać. Natomiast nazwiska nie grają, pieniądze też nie grają, stadiony też nie grają. Także myślę, że na chwilę obecną jest za wcześnie, żeby tutaj to podsumowywać. Myślę, że dużo pracy i zarówno tych dobrych, jak i złych chwil przed nimi, więc zobaczymy. Radunia Stężyca, zespół, z którym mierzyliście się w pierwszej kolejce, niewiele brakowałoby wywieźć stamtąd punkty, ale ten zespół do tej pory 4 mecze, 4 zwycięstwa, jedyna niepokonana drużyna w lidze. No tak, i nie jest to niespodzianka, tak? Wielu by się mogło wydawać, że Beniaminek, że Stężyca, tak? I TP i TD, natomiast gra tam naprawdę wielu zawodników z przeszłością, nawet i ekstraklasową, transfery porobione z wyższych lig, cele wysokie, budżet również, więc myślę, że na chwilę obecną nie jest to żadna niespodzianka, że ten zespół jest w czołówce. Czy wygra ligę, to jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, ale na pewno będzie się liczył w walce o górne miejsca. Wasz najbliższy rywal, KP Starogard Gdański, zespół, który do tej pory zdobył 10 punktów, jest na drugim miejscu. No, też trzeba powiedzieć, że świetnie wszedł w sezon i ta ekipa wcale nie grała z jakimiś, powiedzmy, teoretycznie zespołami outsiderami, bo czegoś takiego w tej chwili trudno kogoś wskazać, ale mimo wszystko no, zwycięstwo na ostatniej kolejce z Polonią Środa Wielkopolska robi wrażenie. No oczywiście, tak. Tutaj ogólnie ta liga będzie taką, że tutaj każdy będzie mógł wygrać z każdym, tak? No tu w jeden tydzień wygrywa Środa 6-0 z Bałtykiem, tak? Potem przegrywa gdzieś 3-0 z Mieszkiem, tak? Więc tutaj no, na tyle wyrównany poziom jest tej ligi, że tutaj każdy będzie mógł wygrywać z każdym. No KP jest mocne, tak? Też już w tamtym sezonie w rundzie wiosennej pokazało, że będzie w stanie gromadzić punkty, także to też jakieś tam zaskoczenie nie jest. No ale my trochę lubimy grać
z takimi drużynami, więc na pewno pojedziemy do Stargardu pełni wiary w zwycięstwo w tym spotkaniu. W najbliższej kolejce Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe z KP Starogard Gdański. Ciekawie zapowiada się ta konfrontacja. Jeśli państwo chcą się wybrać na ten mecz, zapraszam oczywiście. A tutaj w Koszalinie w Kołobrzegu dwa mecze przed własną publicznością. Kotwica w piątek rywalizować będzie ze Świtem z Kolwin. Ciekawe widowisko się zapowiada. A także w sobotę Bałtyk Koszalin podejmuje przed własną publicznością Chemika Bydgoszcz. No i też zobaczymy, czy przełamie fatum Bałtyk Koszalin, czyli tych dwóch remisów, właściwie przegranych remisów w 94 minucie. Taka dosyć pechowa ta minuta dla Bałtyku Koszalin. To spotkanie w najbliższą sobotę tutaj w Koszalinie. Na te mecze państwa serdecznie zapraszam, ale także na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Moim państwa gościem był dzisiaj bramkarz Gwardii Koszalin, Adrian Harlep. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszam państwa za tydzień. Do zobaczenia.